po raz kolejny zapytać i dowiedzieć się, co jest co w tym porządku obrad jest takiego, co uzasadnia zwołanie nadzwyczajnej sesji w danym miejscu, bo jako żywo no, nie widzę uzasadnienia, nie rozumiem, ani nie rozumieć. Dziękuję panu radnemu, pani przede wszystkim powód, jakim kierował się prezydent pod naszym państwa radnych o sesji nadzwyczajnej, był przede wszystkim czas. Czas związany z dwoma tematami. Pierwszym jest to powierzenie Miejskiemu Zakładowi Komunikacji budowy ośrodka opieki nad zwierzętami. Czas jest o tyle ważny, ponieważ obecnym operatorem ze spółką z firmą Daniels Węgrowa dzieci bezdomne zwierzęta z terenu miasta przybywają. Mam umowę do 30 czerwca. Każdy tydzień jest o tyle istotny, ponieważ do tego terminu, mówię o roku przyszłym, do 30 czerwca roku 2016 należałoby zbudować nowy tego typu ośrodek opieki nad zwierzętami. Stąd też każdy tydzień, gdybyśmy czekali na przykład na sesję zwyczajną 23, to już mamy dwa tygodnie czasu, który nam może po prostu zabraknąć w czasu. Nie ukrywam, że kiedy pierwszy raz pojawił się w ogóle pomysł, aby schronisko dla zwierząt, prowadzenie tego schroniska powierzyć MZK, no sądzę, że to chyba żart jest i tak mi się wydawało, no niestety okazało się, że to jest na poważnie. Zaraz powiem, skąd było moje wrażenie. Otóż potrzeba posiadania dobrego, porządnego schroniska dla zwierząt, myślę, nie ulega wątpliwości i co do tego chyba nikt nie ma żadnych obiekcji. Być może jedynym sposobem jest wybudowanie nowego schroniska i ja jestem jak najbardziej za, tym bardziej, że w mieście jest bardzo duża grupa osób, które no jakby, którym leży na sercu los zwierząt i to, w jakich warunkach one przebywają. W związku z tym jestem oczywiście za budową schroniska, jeżeli to, które dotąd istniało, tych standardów nie spełnia. Dzisiaj nie chciałbym w ten spór wchodzić, ale wiem, że tam od dłuższego czasu było dużo zastrzeżeń, uwag, prawda, i tak dalej. Dlatego uważam, że jeżeli miasto uznaje, że zasadne jest wybudowanie nowego schroniska dla zwierząt, to należy zlecić przygotowanie stosownego projektu, wskazać lokalizację, wyłonić w drodze przetargu, jak to zwykło się robić w gminie i w samorządzie, gdzie przepływ pieniędzy powinien być wyjątkowo transparentny, wyłonić wykonawcę i to schronisko wybudować jako inwestor, prosto. Myślę, że nie ma z tym najmniejszych problemów. Natomiast w tym czasie to oczywiście będzie musiało potrwać. Chciałbym przede wszystkim też poznać jakieś kalkulacje. To nie może być, że będzie to kosztowało 2,5 albo 4,5 miliona, bo taka kalkulacja to psułobudę, czy tam jak to się mówi popularnie po powiedzeniu rozbić. Więc chciałbym wiedzieć, ile to będzie kosztowało i tak jak powiedziałem, to będą zostać zlecone wykonawcy wyłonionemu w przetargu, a w tym czasie należy ustalić z organizacjami, które są tym zainteresowane, aby zorganizowały się one w taki sposób, żeby, nie wiem, czy w stowarzyszenie, czy w jakiejś innej formie, aby w momencie, kiedy schronisko zostanie wybudowane, mogło te stowarzyszenia, bo uważam, że to są ludzie, którzy się do tego najbardziej nadają i są do tego predestynowani, żeby po prostu mogli prowadzenie tego schroniska przejąć. Czas budowy to jest akurat wystarczająco długo, żeby do tego przejęcia tego obowiązku się przygotować. Natomiast przekazanie tego Miejskiemu Zakładowi Komunikacji, no uważam za rzecz zupełnie niesłychaną. Jest to kolejna próba pompowania nie wprost miejskich pieniędzy w ratowanie tej upadającej spółki. Jedną z taką próbą jest
powierzenie jeszcze w poprzedniej kadencji segregacji odpadów, prawda, zamiatania ulic. I tak teraz kolejny ma być budowa tego schroniska, więc od razu zwracam się do tych, którzy się temu przyglądają, tu są na sali, tym, którzy są zainteresowani naprawdę wybudowaniem nowego schroniska, że jeżeli ta uchwała zostanie podjęta, to to schronisko albo nie powstanie, albo będzie kosztowało dwa razy więcej niż powinno kosztować. I tu chciałbym Was też na to uczulić. Uważam ponadto, że powierzenie tego zadania MZK jest po prostu nielegalne. Ja będę od teraz, zresztą będzie to dotyczyło tej uchwały, jeżeli ona dzisiaj zostanie podjęta, ale zwrócę się również jako radny do wojewody o zbadanie, czy na pewno zgodna z prawem jest uchwała o przekazaniu prowadzenia przodu. Co jest efektem przekazania tego przodu? Otóż czynność dosyć prosta, którą kiedyś wykonywał jeden z operatorów zajmujących się wywozem śmieci, która kosztowała no góra kilkadziesiąt tysięcy złotych, dzisiaj kosztuje ponad milion. Ponad milion kosztuje prowadzenie tego. Prosiłbym Panie Radny odnosić się właśnie do tej sytuacji. W związku z tym uważam, że przekazanie prowadzenia schroniska dla zwierząt w spółce MZK jest niezgodne z prawem i jest po prostu omijaniem ustawy o zamówieniach publicznych, ponieważ powoływanie się, co jest tu w uzasadnieniu i w opiniach prawnych, na to, że w spółce komunalnej można takie na orzecznictwo RSA, prawda, i tak dalej, jest nieporozumieniem. Orzeczenie porozumienia dotyczą tego, że jeżeli spółka, jeżeli gmina powołała specjalnie, celowo spółkę do prowadzenia jakiegoś zakresu swoich zadań, to rzeczywiście tej spółce może udzielić jakby tego zlecenia bez procedury zamówienia publicznego. Ale niech ktoś udowodni, spróbuje udowodnić, że spółka Miejski Zakład Komunikacji została powołana do zamiatania ulic, segregowania śmieci i prowadzenia schroniska dla zwierząt. Przecież jest to ordynarne omijanie ustawy. I rodzi się od razu kolejne pytanie, że skoro możemy bez przetargu miejskiej spółce udzielić zamówienia takiego jak na przykład prowadzenie schroniska czy segregowanie odpadów, to dlaczego tej spółce nie udzielamy na tej samej drodze na przykład 10-letniego kontraktu na prowadzenie usług komunikacyjnych? Bo to by było logiczne, prawda? Że spółka, którą powołaliśmy po to, żeby woziła ludzi, dostaje zlecenie na wożenie ludzi. Ale tego się nie robi. Natomiast udziela się jej różnego rodzaju innych zleceń, powołując się na to, że jest to spółka w 100% miejska, w związku z tym można nie stosować do niej ustawy o zamówieniach publicznych. No i ostatnia rzecz dotycząca, tak jak powiedziałem, ja obiema rękoma podpisuję się za wybudowaniem to jak najszybszym schroniska dla zwierząt. Natomiast co do tej lokalizacji, która tu jest wskazana, pomijając już sam fakt prowadzenia tego przez MZK, no uważam, że to jest jakieś totalne nieporozumienie. To jest teren MZK, tam gdzie to ma być zlokalizowane, łącznie z terenem MZK, który jak rozumiem wkrótce się dyslokuje, bo jakiś czas temu podejmowaliśmy chyba decyzję o przekazaniu MZK terenu w innej części miasta pod budowę zajezdni. To jest ostatni no nie duży już, ale stosunkowo wystarczająco duży teren, na który można pozyskać sensownego inwestora. Obok znajduje się kilku inwestorów, którzy tam zlokalizowali kilka lat temu. W najbliższej bliskości znajduje się węzeł autostradowy i ta ostatnia w tym rejonie wartościowa inwestycyjna działka
no na pewno nie jest działką, dla której optymalną lokalizacją jest schronisko dla zwierząt. Ale to jest jakby już rzecz uboczna. Uważam, że proponując przekazanie prowadzenia schroniska dla zwierząt w trybie bezprzetargowym, w takim trybie, jak proponuje ta uchwała, zresztą bez jakichkolwiek wyliczeń, tutaj szczegółowe zasady realizacji zadania określone w umowie wykonawczej. Ja bym chciał projekt tej umowy zobaczyć, zanim w ogóle rozpocznę rozmowę o tym, czy należy to zadanie przekazać MZK. Także uważam, że proponujecie nam podjęcie uchwały niezgodnej z prawem i o stwierdzenie tego, czy ustosunkowanie się do tego, ja jako radny, jeżeli ta uchwała zostanie podjęta, tym razem do wojewody się zwrócę. Operatorem może być jedynie stowarzyszenia, nie wolontariusze. Chciałbym się zapytać, czy pan prezydent może zagwarantować, że ci wolontariusze, którzy walczą o to schronisko, będą mogli opiekować się tymi zwierzętami i oddać im całe swoje serce? Czy to będzie zagwarantowane w 100%? Druga taka uwaga, już na wizji lokalnej jedna z osób zwróciła uwagę, że to schronisko znajduje się za blisko drogi, ponieważ jeżeli samochód lub przejedzie pieski, będą hałasować. Chciałbym, żeby ci wolontariusze mogli przekazać wszystkie swoje uwagi projektantowi, który będzie projektował to schronisko. W sieci pojawia się też mnóstwo przykładów, jak to schronisko mogłoby wyglądać. Uważam, że taka współpraca między wolontariuszami a projektantem jest potrzebna. I trzecia moja uwaga tutaj, pani mi powiedziały, że brakuje środków na sterylizację zwierząt, a to jest bardzo ważne, by zapobiegać bezdomności zwierząt. Z tego co się dowiedziałem, to środki na sterylizację skończyły się w połowie roku. Czy ale to nie jest przedmiotem tej uchwały o schronisku. Mówimy konkretnie o lokalizacji. Ja teraz mam na myśli przepełnienie schroniska, tak? Mówimy o lokalizacji, nie o schronisku. Dyskutujemy na temat obecnej lokalizacji i podjęcie zadania. Czy może pan prezydent by odpowiedział, czy jest możliwość zwiększenia środków na sterylizację zwierząt i obowiązkowe chipowanie psów? Dziękuję bardzo. Niestety, ale z panem składam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, gdyż pan radny Wiśniewski nie uczestniczył w dzisiejszym posiedzeniu komisji, w zeszłotygodniowym posiedzeniu komisji wspólnych, gdzie była szeroko omawiana tematyka dzisiejszej sesji. Poza tym nie uczestniczył w tym wyjazdowym spotkaniu, tak, które było podczas zeszłotygodniowej komisji wspólnej. I dlatego no, ciężko mi tutaj powiedzieć, żeby mógł się odnosić do tego, jak, gdzie zlokalizowana jest ta inwestycja, ma być zlokalizowana ta inwestycja. I to jest takie, panie radny, brzydko mówiąc, no, nie fair traktowanie pozostałych radnych, którzy jeszcze raz muszą przerabiać to, co było powiedziane w zeszłym tygodniu, ponieważ pan nie raczył nas tutaj zaszczycić swoją obecnością. Jest wniosek o temu wnioskowi, ponieważ jest to typowa próba zamykania głosu komuś, kto ma inne poglądy, a panu chciałbym przypomnieć, że jesteśmy na sesji nadzwyczajnej poza normalnym przyjętym porządkiem i proszę sobie wyobrazić, że są ludzie tak zajęci i naprawdę zapracowani, że znalezienie wolnego czasu w nadzwyczajnym czasie dla kogoś może być poważnym problemem. I dla mnie czasami jest. Niedawno pokazał pan Wiśniewski, jak tutaj jest bardzo zajętym człowiekiem, gdy podczas planowanej sesji Rady Miejskiej był, z tego co tutaj kojarzę, jeden z redaktorów stwierdził, na wycieczce rowerowej, nie pamiętam to Chełmna. Bardzo bym prosił na temat, panie radny. Proszę o głosowanie. Panie szanowna rado, ja również jestem przeciwny wnioskowi, który został przedstawiony przez pana radnego. Natomiast nie ukrywam, że to, co powiedział pan radny Wiśniewski, jest dosyć istotne. W związku z tym mam nadzieję, że pan prezydent Sikora odniesie się do tego, co zostało powiedziane. Bardzo bym prosił. Pan radny. Jestem całkowicie przeciwny zacięciu tej dyskusji na ten temat, dlatego że temat jest bardzo poważny i tylko w kontekście wydatków, w kontekście przypisania tego zadania, powierzenia tego zadania Miejskiemu Zakładowi
komunikacji, ale także w kontekście pewnej obietnicy, która wypadła ze strony prezydenta, a która nie ma obligatoryjnego przełożenia na treść uchwały, łudząc bardzo dużą grupę ludzi wolontariuszy zaangażowanych w opiekę nad zwierzętami, łudząc ich, że będą to prowadzili. Jeszcze raz powtórzę. Dlatego proszę udostępnić głos wszystkim radnym. Jeżeli będzie pan miał możliwość prowadzenia własnej rady nadzorczej we własnej firmie, to będzie pan zamykał dyskusję. A proszę, żeby pan tutaj uwzględnił głos jednak i szanowna rada też się odniosła do możliwej odpowiedzi pozostałych rad. Dziękuję bardzo. Wycofuję wniosek w takim razie, jeżeli pan tutaj będzie usatysfakcjonowany, jednakże uważam, że jeżeli jest to poważna dyskusja, to wszyscy radni powinni znaleźć na nią czas i uczestniczyć w niej. No niestety z państwa tej opcji nie wszyscy traktują ją widocznie poważnie. Dziękuję. Dziękuję. Prezydencie, wstrząsające jest ta próba manipulacji, której byliśmy świadkami przed chwilą, z tak doświadczonego samorządowca jak Andrzej Wiśniewski, dwukrotnie prezydenta Grudziądza, kolejny raz radnego Rady Miejskiej. Fakty, którymi pan Andrzej Wiśniewski manipuluje, są takie, że MZK nie jest firmą, która przynosi straty. Jeżeli jest tutaj na sali pan prezes MZK, może pokaże, jaki jest bilans spółki za ten rok, za zeszły rok. Nie możemy mieć zresztą straty, ponieważ jest to podmiot wewnętrzny, więc my refundujemy wszystkie wydatki tej spółki. Więc nie może mieć straty, tak? Nie jest spółką zadłużoną w żaden sposób. Po drugie, bardzo szkoda, że nie brał pan udziału. Szkoda, że nie w ubiegłym tygodniu tej komisji. Właśnie po to był to student na miejscu. Po to pojechaliśmy oglądać tę działkę, żeby wiedział pan, że to nie jest żadna atrakcyjna działka inwestycyjna, ponieważ ma szereg ograniczeń, takich jak chociażby budowę z 1914 roku, dwa schrony typu IR2 i IR3, czy 600 metrów od linii okopów, które są do zachowania według studium, więc tam nie da się postawić hali fabrycznej. Można tam postawić szereg małych budynków, a takie właśnie budynki wchodziłyby w skład ewentualnego schroniska. Bardzo szkoda, że pana nie było w zeszłym tygodniu, bo właśnie pan powiedział, że po to powierzamy MZK budowę tego schroniska. MZK jako spółka w 100% gminna ma obowiązek wynikający z ustaw, aby wybudować takie schronisko w trybie przetargowym, czyli wyłonić w trybie przetargowym firmę budowlaną, która takie schronisko postawi. Natomiast też była mowa o tym, że po to wybieramy taki model budowy tego schroniska, bo taki model sprawdził się w innych miastach podobnych wielkości jak Gdynia, w Gdyni, w Koszalinie czy w Słupsku, gdzie właśnie miasto buduje czy za pomocą spółki celowej, czy za pomocą innej spółki, w przypadku takiej jak MZK, po co robić nową spółkę celową, tak? Po co obciążać mieszkańców, czy budżet miasta kosztami zarządu nowej spółki? Mamy już spółkę, która może wybudować jakiś obiekt i powierzyć go w prowadzenie w drodze konkursu od organizacji pozarządowej. I o tym wszyscy mówiliśmy, wszyscy się z tym gadaliśmy tydzień temu. Wszyscy. My i państwo z opozycji. Wszyscy się zgadzaliśmy z tym, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby powierzyć prowadzenie schroniska w organizacji pozarządowej. Szanowny panie radny Kosiński, stowarzyszenie to jest organizacja pozarządowa. Tak jak fundacja. Stowarzyszenie, tak, MZK ma wybudować to, ewentualnie administrować budynkami. Natomiast najważniejszą stroną prowadzenia schroniska ma się zajmować stowarzyszenie, organizacja pozarządowa. O tym rozmawialiśmy tydzień temu i jestem zdziwiony, że państwo jesteście zdziwieni. Nie, gdzie państwo byliście tydzień temu? Szanowni państwo, bardzo proszę, do pana prezydenta pytania. Szanowni państwo, te frazesy, które słyszeliśmy na początku tej komisji, to ja słyszałem dokładnie wtedy, kiedy powierzaliśmy odśnieżanie ulic Grudziąckich MZK. Tak samo, że powiedziano, że było 10 razy tyle, co płaciliśmy po umowie. Jaki jest efekt tego? Że usługa na wyższym poziomie kosztuje 1/3 tego, co płaciliśmy po umowie. Szanowni państwo, bardzo proszę. No, może pan nie widzi, ile fugi jeżdżą w zimę, wtedy, kiedy naprawdę pracują swoje rozgłosera i posypują swój i wiatr. Dziękuję bardzo, panie Kowalowski. Gromadzeni goście, no nie sposób nie wspomnieć, że 25 października odbędą się wybory do parlamentu i dzisiaj tutaj mamy przedsmak tego, tak? No, zarówno z jednej, jak i niestety z drugiej strony. Ale to pozostanie bez komentarza, natomiast faktycznie po komisji, która tydzień temu się odbyła, trwała prawie 3 godziny, tam był naprawdę, ten temat był mielony, można powiedzieć, tak, w 100%, natomiast no, kilka refleksji mi się nasunęło, tak, potem jednak to są przemyślenia, tak, przez ten tydzień czasu i
I moje takie pytanie może, pytanie może być retoryczne, jeżeli prezydent będzie chciał, to odpowie mi na to pytanie. Natomiast no, zastanawia mnie, kilka rzeczy mnie zastanawia. Dlaczego nagle teraz mamy to schronisko budować? Skoro jeżeli, tak jak ostatnio na posiedzeniu komisji, prezydent mówił, że o jakichś nieprawidłowościach w schronisku na Węgrowie dochodziły nas sygnały. Ja z tego co wiem, to te sygnały przynajmniej od 2-3 lat dochodziły, tak? Drugim argumentem podnoszonym przez władze miasta było to, no, że koszty funkcjonowania schroniska niesamowicie rosną i się z tym zgadzam, tak? Tutaj nawet mieliśmy taką tabelę, która pokazywała, że w 2010 roku prawie 600 tysięcy na schronisko miasto płaciło, w 2015 będzie to 1 700 000, w 2016 ma być 1 250 000, tak? Co roku średnio o 20% wzrastał koszt funkcjonowania tego schroniska. I po 5 latach, tak, gdzie w zasadzie mamy, w 2016 będziemy mieli wzrost o 100% w porównaniu do roku 2010, dopiero dzisiaj, pod koniec 2015 roku budzimy się i mówimy, no, to wzrost jest prawie o 100%, tak? Czy my tego szybciej nie widzieliśmy? Czy szybciej nie widzieliśmy tam jakichś nieprawidłowości? Z tego co wiem, to comiesięczne były kontrole Urzędu Miasta, tak? W tym schronisku, z tego co wiem, niestety też one były zapowiedziane, być może wypaczały obraz funkcjonowania tego schroniska. Na pytanie, jeżeli miasto się tak dzisiaj się pochyla i się bardzo cieszy, tak? Nad problemem schroniska bezdomnych zwierząt, tak? No, ale na moje pytanie tydzień temu na komisji, czy funkcjonuje w tym schronisku wolontariat, no nikt z miast z pracowników urzędu nie był mi w stanie odpowiedzieć. Musiała osoba zainteresowana, czyli prowadząca to schronisko, udzielić takiej informacji. To pokazuje, że miasto do końca tak, no, nie, rzetelnie bym powiedział, tak, nie przyglądało się funkcjonowaniu tego schroniska, a dzisiaj nagle, przynajmniej w moim odczuciu, są obrońcami zwierząt. To jest moje takie, mówię, jeżeli prezydent będzie musiał ustosunkować, bo ja się dziwię, tak? Ja się dziwię, że przez co rok o 20% te koszty wzrastały, tak? Mówię o tych sytuacjach, które w schronisku miały miejsce, no gdzieś na Facebooku się czytało, tak? Gdzieś pocztą pantoflową się dowiadywało, no a jedna rzecz mnie zastanawia. Przede wszystkim ja wrócę jeszcze do tego wolontariatu, którego tam nie było. No, skoro pracownicy urzędu co miesiąc chodzili i kontrolowali to schronisko, to ja sobie nie wyobrażam, w jaki sposób oni mogli nie zauważyć i tej uwagi nie przekazać, że tam nie ma żadnych nowych twarzy przewijających się poza pracownikami tego schroniska, tak? No bo jeżeli u mnie w firmie pracuje powiedzmy 20 osób i ktoś będzie przychodził na kontrolę i będę miał pracowników publicznych, no to co miesiąc jak ktoś przyjdzie, no to widzisz, że jakieś nowe twarze się przebijają. No a tutaj ze strony miasta, no to tak wyglądało, jak wyglądało. No ale to mówię, być może jestem w błędzie. Jeżeli jestem w błędzie, to bym prosił o sprostowanie. Dziękuję. W kwestii tej uchwały. Zwrócę uwagę, że tryb podejmowania tej uchwały jest, no, arcyciekawy i bulwersujący. I też, na co zwrócił pan radny Warowski Łukasz, wiąże się z brakiem prowadzenia prawidłowego nadzoru nad realizacją tego zadania tuż przed. W zasadzie przez kilka lat mieliśmy opinię, że wzrost i utrzymanie tego schroniska i wszystko związane z tym schroniskiem jest bardzo dobrze realizowane, bardzo dobrze prowadzone pod pełną kontrolą miasta finansującego to przedsięwzięcie. Pan profesor Borowski zwrócił uwagę też to im powiedzieć na coś innego, na brak nawet dostępności wolontariuszy, na brak dostępności tych wolontariuszy. Oczywiście okazuje się, że być może coś było nie tak z tym zadaniem. Nasze stanowisko Rady Propozycji jest takie, i podkreślę jeszcze z całą stanowczością, tak jak mówiłem to na komisji, to schronisko, jeżeli ma zmienić swoje oblicze, to winno być oczywiście wybudowane przez miasto, ale powierzone stowarzyszeniu lub fundacji. Tym ludziom, którzy przez całe swoje życie dorosłe okazują miłość tym zwierzętom, niemiejskiemu zakładowi komunikacji. To, z czym dzisiaj mamy do czynienia w kontekście tej uchwały, treści tej uchwały i uzasadnienia, ja odbieram i pewne deklaracje, które padały ze strony pana prezydenta, ale są tylko słuchami, że przejmą to schronisko. Oczywiście odbieram to jako, i podkreślę jeszcze raz, stanowczo fakt
dokapitalizowywania FZK, tworzenia dla niego warunków nowych finansowych, gdzie będzie mogło otrzymywać gotówkę, pieniądze na utrzymanie powierzonego zadania, tylko dlatego, że to FZK dzisiaj, według mojej oceny, no niestety, ale nie daje sobie z pewnymi sprawami rady. Dlatego też te wszystkie nowe zadania, które pojawiają się, satelitarne, mają taki cel. To, że Państwo oddaliście cztery najlepiej zarabiające linie prywatnemu przewoźnikowi, to było działanie na szkodę FZK. Szereg zadań, które zdarzyły się w historii, to było wszystko, to były działania na szkodę FZK. Niestety dzisiaj dochody spadają w FZK, ludzie jeżdżą coraz więcej samochodami, nie zawsze odpowiednie są skonstruowane kursy tych autobusów, nie zawsze są dostosowane do warunków, ale nie oceniają uchwały. Nie oceniają. To właśnie jest związek z pieniędzmi, którymi dysponuje FZK, którymi wykonuje, z naszymi pieniędzmi, które przekazujemy także FZK. Dlatego jeszcze raz podkreślę, to zadanie bezwzględnie powinno być realizowane przez stowarzyszenie, przez fundację, na pewno nie przez FZK. Proszę o swój. Moment. Państwo, tutaj mamy pod oknem jeszcze cały szereg wolnych krzeseł. Zapraszam, żebyście Państwo nie stali. Panie redaktor też może, tu nogi będą boleć, a widać dyskusja będzie pewno bardzo długa. Zapraszam, tutaj są, można śmiało usiąść, ci naczelników nie ma, nie będzie, są tylko ci jakby wydziałowi, więc bardzo zapraszam gości, są wolne miejsca, można tutaj usiąść pod oknem. Szanowni Państwo, no postaram się w jakiś sposób, tak jest w miarę sprawny przejść do udzielenia informacji na wszystkie zadane pytania dzisiaj na tej sali dotyczące tej uchwały. No ze zdumieniem, podobnie jak pan radny Michał Czepek, no dowiedziałem się, że spółka MZK jest opadającą spółką, a z ust pana radnego Kosińskiego, że spółka ma spadające dochody. Szanowni Państwo, świadczenie to nieprawda, prezes może potwierdzić, spółka od wielu lat jest na prostej, ostatnich ma 5 lat nie zaliczyła ani złotówki straty. Więc proszę tutaj tego typu rzeczy nie wmawiać w opinii publicznej. Przechodząc natomiast do samego przedmiotu uchwały. Dlaczego zamierzamy powierzyć to, bo myślę taki wspólny głos ze strony radnych opozycji był, dlaczego MZK, dlaczego tej spółce, a nie bezpośrednio powierzyć stowarzyszeniom czy też fundacjom. Szanowni Państwo, przede wszystkim dlatego tłumaczyłem to też tydzień temu, nie wszyscy byli obecni, ale powtórzę jeszcze raz, ponieważ będzie przede wszystkim znacznie taniej dla nas. Państwo wiecie, jeżeli spółka choćby ma możliwość odzyskania podatku VAT. Miasto jako inwestor, który później wyłoniłby operatora, tego VAT-u sobie nie odliczy. Czyli 23% koszty budowy przez miasta tego typu obiekty będą droższe. Gdyby tam na przykład zaoglądali, że nie wiem, wybudowanie to jest około 4 milionów złotych, do tego dołożymy 23% VAT-u, niecałe 5 milionów, ale zaokrąglając około miliona złotych będzie taniej, jeżeli wybuduje to spółka miejska, a nie miasto. To jest po pierwsze. Po drugie, Państwo doskonale wiecie, że miasto przygotowuje się do pozyskania ogromnej ilości funduszy unijnych z Unii Europejskiej na budowę nowych zadań inwestycyjnych. Tego typu zadanie w 100% finansowane przez samorząd, bo nie da się go sfinansować, znacznie obciążyłby nam wskaźniki finansowe, które by nam ograniczyły możliwość później realizacji innych inwestycji na terenie miasta w tej obecnej perspektywie unijnej. Stąd też jakby, jeżeli jest możliwość przerzucenia tego do spółki, a finansując im koszt realizacji przez umowę rekompensaty, to spowoduje, że mamy znacznie lepsze wskaźniki finansowe, te, które przed każdym uchwaleniem budżetu opiniuje choćby Regionalna Izba Rachunkowa. Po trzecie, Szanowni Państwo, dlaczego akurat MZK? Ponieważ przed zaproponowaniem Państwu radnym projektu tej uchwały robiliśmy szeroką analizę potencjalnego miejsca, gdzie tego typu ośrodek opieki nad zwierzętami mógłby w Grudziądzu się znajdować, bądź też w najbliższej okolicy. Przede wszystkim szeroką dyskusję mieliśmy tutaj na ten temat, czy w ogóle robić na terenie miasta, czy robić to na terenie gminy. Natomiast od wielu miesięcy, gdyby od tego roku Panie Radny, Pan Radny Kosiński pytał, dlaczego jakby wcześniej, czy tam ktoś nie dostrzegał się problemu, to tak naprawdę od stycznia zgłaszają się do nas osoby, no ja miałem
przyjemność podczas majestatowych przyjęć. Pan prezydent, osoby chcące, być nawet które założyły już różnego typu stowarzyszenia osób związanych z opieką zwierząt. Tego sygnału wcześniej do mnie, akurat przyjmuję te 9 lat ingresantów, nie miałem podczas wczorajszych wizyt, czy też o pomocy innych komunikacji. Teraz od tego roku, od stycznia, widzimy potencjał w ludziach, którzy chcą się zorganizować i chcą tego typu obiekt prowadzić. Teraz przejdę, dlaczego może do MZK. Po pierwsze, jeżeli wypadł na tą działkę akurat, na której pan radny Wiśniewski, no nie da się pozyskać inwestora, pan radny Michał Czepek mówi, po pierwsze, plan miejscowy nie przewiduje tam obiektów przemysłowych i składów, przewiduje jedynie usługi, które są bardzo duże ograniczenia związane z ochroną historyczną samych obiektów, dwa strony IR, piechoty, do tego transzeje, kilkaset metrów, do tego różnego rodzaju odległości, które należy zachować, różnego rodzaju mediów uniemożliwiają tam na ten obszar wpuszczenie inwestora. Dodatkowo jest to teren również, na którym jest dosyć, pan radny Michał Czepek nie wspomniał, cmentarz mamy z bodajże z XVII wieku, z kolejków na pewnej części wpisane do rejestru zabytków, jak i też mamy duży obszar zieleni. Z jednej strony tutaj od strony ronda Włachnią, więc tam tego typu mamy nie do godnienia dla potencjalnego inwestora. To bezpośrednio mogliśmy oczywiście wybrać każdą inną spółkę jako operatora tego typu zadania, natomiast no, jeżeli padł wybór na ten teren, to z tym terenem, Szanowni Państwo, sąsiaduje bezpośrednio Miejski Zakład Komunikacji i baza autobusów funkcji składowej, a na tej bazie już jest, jak tutaj wspomnieliście Państwo, punkt odbiorów komunalnych. W związku z powyższym też taniej będzie tej spółce, choćby wywozić odpady, odchody, które powstają w wyniku prowadzenia tego typu ośrodka. Więc tutaj tylną drogą jakąś techniczną będzie można, nie głównym wyjściem, wyprowadzać z tego terenu te wszystkie odpady i odchody, które powstają na terenie takiego schroniska. Mam też przykład tutaj przy zamówień publicznych i przetargu. Szanowni Państwo, oczywiście byśmy tego typu usługę przekazywali na przetargi, na zamówienia publiczne pod warunkiem, że na rynku lokalnym byłaby konkurencja. Dzisiaj takowej konkurencji na rynku lokalnym nie mamy. Państwo wspominałem tydzień temu przetarg na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Grudziądzu. Powtarzaliśmy trzykrotnie występował jeden z oferent. I tak naprawdę jeden oferent prywatny, który ma, można założyć monopol prywatny, i możemy się spotkać z taką sytuacją. No tutaj Państwo wyświetlamy tydzień temu, że w ciągu ostatnich wydaje, że 6 czy 8 lat cena tej usługi wzrosła dwukrotnie, z poziomu około 600 tysięcy do tych poziomu niecałe 1 200 000 złotych rocznie. W przyszłym roku możemy na przykład podczas przetargu otworzyć ofertę i będzie tam na przykład kwota 4 milionów złotych. Nie będziemy mieli wyjścia, będziemy musieli tego typu środki wyłożyć. Więc tak naprawdę w przypadku braku konkurencji na rynku zamówień publicznych decyzja zapadła, aby tego typu ośrodek opieki nad zwierzętami wybudować swój, porównując złożoną do tej pory ofertę 1 200 000 złotych do ofert czy do kosztów, które w miastach podobnych funkcjonują tego typu placówki. Wyświetlałem szereg miast, ale dla może przypomnienia Państwu przeczytam, jakie to były koszty funkcjonowania, przy czym w niektórych miastach podobny zakres. Ja tutaj nie wspomniałem Państwu tydzień temu, że akurat w przypadku Słupska Koszenia również jest zbieranie tej padliny, jak i wyłapywanie ranionych zwierząt. Już otwieram taką tabelę i Państwu radnym i gościom wszystkim postaram się przeczytać tutaj z ekranu. Więc to no, miasto znacznie większe od Grudziądza wydaje średnio 775 tysięcy rocznie. Przypominam, że Grudziądz wypłatł 1 200 000. W tej chwili tyle będziemy wydawać. W Bydgoszczy niecałe 1,5 miliona złotych rocznie. We Włocławku 700 tysięcy rocznie, w Inowrocławiu 540 tysięcy. Słupsk 550 tysięcy, miasto 200 tysięcy. Organizacje pożytku publicznego Koszalin 726 tysięcy. Olsztyn około 1 000 000 złotych, a w Grudziądzu mamy niecałe 1 200 000 złotych. To też
bo też padło pytanie na sali, dlaczego zdecydowaliśmy się teraz? No dlatego, ponieważ koszty przede wszystkim funkcjonowania wzrosły drastycznie i nie jesteśmy w stanie już podołać tym kosztom. Pan radny pytał, czy będą zwiększone środki na sterylizację. Myślę, że oczywiście będą, jeżeli zejdziemy ze środków na prowadzenie tego typu ośrodka z poziomu 1 200 000, jak przewidujemy, do poziomu 600 000, to oczywiście naturalnie zrobi nam się, oczywiście, aby zwiększyć tą kwotę 10 000, którą w bieżącym roku przeznaczyliśmy na sterylizację kotów, aby ją zwiększyć do kwoty znacznie więcej, choćby porównywalne z innymi miastami, ale musimy się czego dołożyć. Stąd też pomysł na powierzenie tego typu zadania spółce własnej. Przykład może z powierzenia za pomocą umowy o rekompensacie Miejskiemu Zakładowi Komunikacji. To, co pan radny Michał Czepek mówił, utrzymania letniego i zimowego ulic. Szanowni Państwo, w latach 2011-2015 szacujemy, że oszczędności oscylują w granicach niecałe 6,5 miliona złotych. Tylko dlatego, że powierzyliśmy spółce zadanie własnej gminy, a tam mieliśmy podobną sytuację, mieliśmy monopol prywatny na naszym rynku. Oprócz tego, że mamy oszczędności 6,5 miliona złotych, spółka, czyli tak naprawdę spółka należy w 100% do miasta, na swoim majątku ma 10 półgo piaskarek, 4 zamykarki, magazyn soli, całe różne urządzenia związane z prowadzeniem i utrzymywaniem tego. Czyli nie tylko wydajemy, to jeszcze mamy jakiś majątek, powstaje nam wspólny. Podobnie będzie to w przypadku tego ośrodka opieki nad zwierzętami. Państwo pytaliście też o inwestycję samą. Inwestycja nie będzie jednorazowo przeniesiona do budżetu miasta, tylko będzie na zasadzie, tak jak będą wynikać raty, na przykład, nie wiem, czy spółka weźmie kredyt na to zadanie, raty poszczególne kredytu. No jak szczerze, jeżeli spółka, panie radny, będzie posiadać z miastem umowę 10-15-letnią na wprowadzenie tego typu, to pod tego typu umowę może zaciągnąć zobowiązanie i będzie mogło z tego jakby spłacać. Więc to jest bardzo prosty przepływ. Więc ta kwota, tych około załóżmy 4 milionów złotych na inwestycje, będzie rozłożona na 10-15 lat i przenoszona w poszczególnych latach rekompensaty. Co zamierza spółka zrobić? Przede wszystkim nie powierza całości stowarzyszeniu, bo po co stowarzyszeniu powierzyć na przykład rozliczanie mediów, gdzie spółka ma obok na przykład wspólną energię elektryczną i to ma bardzo tani zakup, ponieważ jak Państwo wiecie, jest dużym graczem na rynku energii elektrycznej, ponieważ ma swoje podstacje kreacyjne, więc choćby energię elektryczną będzie mogła zakupić taniej. Spółka też jest bardzo dużym odbiorcą paliw, więc choćby środki przeznaczone na wywóz nieczystości tych odchodów na składowisko w Zakurzewie swoim własnym transportem, którego jest w posiadaniu, będzie choćby paliwo kupować znacznie taniej do tego. Spółka oczywiście będzie zajmować się też dozorem obiektu, nie tą częścią związaną z opieką nad zwierzętami, ale jakby dozorem tym związane z bezpieczeństwem obiektów koło, ponieważ obok jest 24 godziny na dobę no dyspozytor MZK, który siedzi sobie, wystarczy mu dołożyć kolejny monitor i będzie mógł również mieć ten dozór nad samym obiektem. Co jeszcze, Szanowni Państwo, to co wspomniał prezes, spółka zamierza powierzyć to zadanie fundacji, jakiejś organizacji, stowarzyszeniu. Jeszcze raz pana radnego Kościńskiego chciałem zapewnić, jest to również dzisiaj protokołowane, że tak zamierzamy w drodze konkursu wyłonić takiego operatora i pana radnego radę zapewnić, że wszyscy chętni, którzy będą chcieli być wolontariuszami, będą mieli taką możliwość, aby w tym ośrodku opieki nad zwierzętami pomagać. Pytanie pana radnego radę, teraz może przejdę do konkretnych odpowiedzi, że za blisko drogi, szanowny panie, rzeczywiście była taka umowa, taka uwaga tam podczas tej wizji lokalnej, natomiast ja myślę, że projekt, który zostanie wyłoniony już przez Miejski Zakład Komunikacji, jak najbardziej to będzie można się za pomocą spółki konsultować, jakby oglądać propozycje umiejscowienia poszczególnych obiektów na tym dosyć dużym
terenie, natomiast same tego typu obiekty, no przy drogach istnieją, to Czapkowo, o którym tak wspominaliśmy, one są wydbane, te drogi dosyć ruchliwe i po dojazd z Gdyni Witomina do obwodnicy Trójmiejskiej, tam jest Czapkowo, a w Bydgoszczy choćby podobny obiekt jest przy drodze krajowej nr 10, to jest zwrot na Koszalin Szczecin. Wtedy zobaczymy po prawej stronie na wzgórz, też przy głównej drodze krajowej mamy tego typu obiekt, jak to te zwierzęta to znoszą. Oczywiście no lepiej na pewno dla nich było, gdyby to był teren wody bardzo oddalony. Natomiast takowego takiego miejsca nie mamy. Panu radnemu Kowalowskiemu już odpowiedziałem wcześniej, że uzasadnienie dlatego, że teraz też ten wzrost kosztów. Pan radny wspominał o kontrolach w swoim dyskusji tydzień temu. Pan Artur Leskowski, właściciel obecnego stanowiska, powiedział, że urzędnicy ani razu żadnej uwagi nie wnosili do pracy w stanowisku. Zresztą myślę, że pan radny podobnie teraz, mając tamtą informację, chciał przekazać swoją. Chciałem państwa poinformować, że choć, no poprosiłem oczywiście, wiedział, czy to jest prawda, sprawdziłem ostatni kwartał, zarówno w miesiącu sierpniu, jak i w miesiącu lipcu były uwagi w protokole dotyczące prowadzenia stanowiska, więc dementuje tą nieprawdziwą informację. Czy wiedzieliśmy, że funkcjonuje wolontariat? No, szanowny panie radny, jeżeli na sali był właściciel, to najprościej byłoby jego zapytać, byśmy oczywiście mieli wiedzę, że on tak naprawdę tam kuleje, nie funkcjonuje, ale tutaj na sali, no pan Artur nie wyraził chęci odpowiedzi na to pytanie, ja stąd widzę państwa wszystkich, więc jeżeli pan Artur się zgłasza, stąd go poprosiłem o udzielenie informacji. I szanowni państwo, no pan radny Kosiński mówi o łudzeniu ludzi. Jak wspomniałem, to właśnie wolontariusze, to nowo zawiązane stowarzyszenia, fundacje zgłosiły się do prezydenta, aby spróbować ten problem rozwiązać. I prezydent przyjął te uwagi i między innymi dzisiejsza uchwała jest wychodząca naprzeciwko tym postulatom szerokiej grupy wolontariuszy. Dziękuję. I kałupaki i jeszcze słowa to chciałem dodać do dyskusji. Dlaczego RZK? Czy myślę, mi się wydaje, że to jest pytanie wtórne. Rzeczywiście to na pierwszy rzut oka wydaje się dosyć dziwne, że RZK prowadzi tego typu usługi, nie jest związane bezpośrednio z transportem, ale myślę, że to jest w kontekście tej dyskusji jest to wtórne. I wydaje mi się, że może warto by było zastanowić się, czy tą spółkę nie przekształcić, czy w ogóle powołać spółkę przedsiębiorstwo usług komunalnych. To jest pewien standard funkcjonujący także w innych samorządach. Czy chociażby w Niemczech funkcjonuje taki model, że są przydatne, gdzie jest właściwie jedna spółka. Wodociągi, nasz OPEC funkcjonują jako jedna spółka, ta, która świadczy usługi komunalne. I być może MZK należałoby właśnie rozszerzyć przebrać działalności, zresztą to chcą musi być dokonane i być może powinna stać się spółką usług komunalnych. I wtedy nie będziemy mieli problemu z powierzaniem różnych zadań takich podmiotowych. To jest jedna rzecz. Drugie pytanie moje dotyczy, w jaki sposób zostanie przekazana działka. Moim zdaniem jest to pytanie też merytoryczne. Ja rozumiem, że ta działka nie jest własnością na dzisiaj MZK. Czyli MZK ją pozyska w aporcie, tak rozumiem? Jeżeli w aporcie, to będzie potrzebna kolejna uchwała Rady Miasta. I sądzę, że do tego czasu MZK powinno opracować dokumentację, czy wstępną koncepcję, tak abyśmy mogli poznać szczegóły. I ta kolejna uchwała przekazania działki, czy wniesienia działki MZK w formie aportu, to będzie przyklepanie tej decyzji kierunkowej, którą pewnie dzisiaj podejmiemy. A wydaje mi się, że merytorycznie jesteśmy zgodni, że i opozycja, i koalicja, że to schronisko powinno być prowadzone przez miasto. Co do argumentacji i obniżki kosztów, mam duże wątpliwości. Dlatego, że jeżeli pan przytacza przykłady Torunia i tak dalej, trudno należałoby wspomnieć, w jaki sposób te schroniska zostały sfinansowane. Jeżeli mówimy, że Toruń dzisiaj ponosi koszty utrzymania notowałem sobie na poziomie chyba 700 tysięcy. Jeżeli ludziom będzie ponosił na poziomie 700 tysięcy i dojdzie do tego spłata tych kosztów, czy tej transzy, którą MZK poniesie, czy będzie musiał oddać, mówiąc kolokwialnie, do banku, a licząc tak bardzo zgrubnie, to będzie pewnie rocznie około 400 tysięcy, nie wiem, jakie będzie to skredytowanie. Tak, czyli
łączne wydatki na funkcjonowanie tego schroniska będą na poziomie pewnie 1 200 000 100, czyli będą zbliżone. Tak, bo jeżeli 700 plus 400. Dobrze, ale generalnie, więc ja bym raczej się skupiał na tym, że chcemy podnieść jakość, obniżając lekko koszty, może nie radykalnie, ale wszystkim zależy nam na tym, że główne zastrzeżenia były co do jakości tego schroniska, więc dzięki temu tworzymy godne miejsce dla zwierząt i jednocześnie placówkę edukacyjną, wzorem innych miast, bo wiadomo, że tego typu placówka wypełnia różne funkcje. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. A co do trybu wnoszenia tej uchwały, to pragnę przypomnieć Państwu, że o tym dyskutowaliśmy już na pierwszej sesji nadzwyczajnej, która odbyła się w sierpniu, gdzie wypracowaliśmy pewien kompromis. Większość uchwał, które tam były wniesione, zostały wycofane przez prezydenta. Prezydent Państwa poinformował, że przeprowadzimy dyskusję, przeprowadzimy doprowadzone prawie w trybie normalnym i spotkamy się ponownie. I dzisiaj jeszcze raz apeluję do Państwa, do Pana Przewodniczącego, aby w przyszłorocznym harmonogramie założyć zwyczajną sesję w sierpniu. Niestety po raz kolejny okazuje się, że okres wakacyjny nie może trwać 3 miesiące, a tak to w praktyce jest i to się nie sprawdza. To się nie sprawdzało w poprzedniej kadencji, to się nie sprawdza w tej kadencji. Żebyśmy nie byli zaskakiwani, lepiej sobie zaplanować ostatnią środę sierpnia, że jest to sesja zwyczajna, na trudno jest to może okres wakacyjny, ale będziemy świadomi, że mogą być wprowadzone normalne uchwały, normalne trybie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezydencie, bardzo proszę. Z tego co wiem, szacuję już mniej więcej wydatki, jakie tego typu obiekt mógł ponosić. Zresztą wizytował kilka i... Nie wiem skąd te wyliczenia dotyczące spłaty kapitałowej, natomiast w naszej prognozie finansowej koszt raty kapitałowej to rachunek 24 tysiące złotych. Z tego względu, że jeżeli podzielimy 4 miliony przez 180 miesięcy, bo taki jest średni okres kredytowania banków dla inwestycji tego typu komunalnych, rata kapitałowa to jest 22 222 zł plus odsetki, licząc na okrągło lekki wzrost procentowy, nawet w ciągu najbliższych kilku lat, bo pewnie nastąpi, to 24 tysiące miesięcznie. Także taki byłby koszt spłaty inwestycji po stronie spółki przekładane na miasto, rok miesięczny. Także jest on... Ja mówię mniej. Tak, natomiast w skali na przykład no 22 tysiące miesięcznie razy miesiące wychodzi o 250-260 tysięcy, licząc tak, no już z lekkim zapasem, czyli nie 400. Zwłaszczanie fundacji, którą zamierzalibyśmy w konkursie wyłonić, chcielibyśmy, aby była organizacją użytku publicznego, aby ten 1% również zasilał i zmniejszał nam rekompensatę wpłaconą do spółki. Więc dana fundacja będzie pozyskiwać, jak powiedziałem, bardzo dużo osób kochają tych zwierząt, które i tak celowo ten 1% swojego podatku przekazuje na podobne typu obiekty. Dodatkowo, jak wiemy, są te stowarzyszenia ogólnopolskie, które bardzo dużo otrzymują różnego rodzaju karmy dla zwierząt, można organizować zbiórki, karmy w marketach i tak dalej, do tego typu różne pomysły ze strony choćby tego stowarzyszenia, które do mnie się zwróciły, padały i myślę, że to będzie znaczne odciążenie kosztów funkcjonowania tego współpracowania. Właśnie RZK jest dobrą drogą. Ale jeśli dzisiaj tego nie zrobimy, tak, to w jakiej sytuacji się znajdujemy? Zwierzęta są skazane na gorsze warunki przez kolejny rok. Miasto będzie musiało podjąć tą zapłatę tego 1 200 000, czyli kilkaset tysięcy dopłacić. Więc jeżeli mam dzisiaj podejmować decyzję, to ja podejmuję decyzję, jestem za zwierzętami. Dziękuję bardzo. Ja nie rozumiem kolego radny Krzysztofie Kosiński, z czym ty się nie zgadzasz, bo naprawdę bo temat był tak przerabiany, dla mnie to jest taki model, który proponuje ta uchwała, jest optymalny, tak? MZK wybuduje, później będzie ogłoszony konkurs, będzie to prowadziła organizacja pożytku publicznego, także to będzie fundacja, ale uważam, że to jest trafiony pomysł. Wolontariusze, którzy między innymi dzisiaj też są na sali, także będą mogli w tym procesie, że tak powiem, resocjalizacji zwierząt, tak, w niektórych przypadkach
uczestniczyć. Także no, ja widzę same plusy i tak jak mówi Andrzej Wioruszewski, jestem jak najbardziej za. Natomiast jedna rzecz, panie prezydencie, no, koszty, pan mówił o kosztach, że one diametralnie wzrosły, no, ale one wzrastały od 2010 roku, a jest 2011 i dla mnie to nie jest odpowiedź, tak? Jeżeli o to chodzi. Natomiast jeżeli ten obecny właściciel schroniska tak, no, prowadził je przez ileś lat i teraz raptem się okazuje, że w lipcu i w sierpniu były jakieś skargi, no to dla mnie to też jest gruby mieć mi szyte. Niemniej cieszę się, że będzie schronisko, mam nadzieję, że dzisiaj radni taką decyzję podejmą i do przodu. Dziękuję panu radny. Zgadzamy się, od 5 lat koszty wzrosły o 100%, tak? W porównaniu 2010 do 2015 dwa razy tyle płacimy za to schronisko, co płaciliśmy 5 lat temu. Natomiast ten przetarg pokazał, że koszty nieuzasadnione, bo tutaj na komisjach połączonych pan radny Sławomir Szymański był łaskaw zapytać operatora obecnego schroniska, co i czemu uzasadnia taki wzrost kosztów. Bo pragnę zwrócić państwu uwagę, że rok temu płaciliśmy 880 tysięcy za problem schroniska, natomiast w tym przetargu już na ten rok mamy 1 160 tysięcy, więc wzrost był o 1/3, o 33%. Tak, wielka skala była tej podwyżki. Natomiast pan Andrzej Zielonowski nie był w stanie powiedzieć, czym uzasadnia, tak? Właściwie nie uzasadnił wzrostu. Nie jest niczym nie był uzasadniony wzrost. Także to po prostu faktycznie chyba brak konkurencji, bo ani wzrost najniższego wynagrodzenia, ani koszt paliw, energii elektrycznej, no nie wzrósł o 1/3, żeby móc uzasadnić taki wzrost ochrony kosztów utrzymania tego schroniska. Na komisjach tydzień temu wręcz chyba zobowiązaliśmy my jako radni, ale też przede wszystkim właśnie wolontariusze siedzący na komisjach, żeby projekt, czy już na etapie koncepcji tego schroniska, które NZK powierzy projektantowi, musiał być konsultowany z tym środowiskiem wolontariuszy i organizacji pozarządowych. Już nie tylko na sprawę, ale dla właśnie osób najbardziej zainteresowanych opieką nad zwierzętami. Więc jakby to jest oblig, panie prezydencie, że NZK ma konsultować na każdym etapie projektowania i koncepcji budowy schroniska właśnie z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze ochrony praw zwierząt. Natomiast jeszcze chciałbym tylko wrócić do NZK, bo tutaj pan radny Krzysztof Kosiński zarzucił, że miasto sprywatyzowało 4 najbardziej dochodowe linie. Chciałem przypomnieć, że od 2003 roku organizatorem przewozów w Grudziądzu jest Urząd Miejski w Grudziądzu i to Urząd Miejski w Grudziądzu mi tutaj bilety. Jeżeli pan nie korzysta z komunikacji publicznej, to ja taki bilet ulgowy panu dam właśnie, gdzie jest napisane, że bilet kupił pan od Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Dziękuję bardzo. Pan radny Kosiński, proszę. Tak. Wyjaśnić panu radnemu Kowalskiemu, czego ja nie rozumiem. Nie rozumiem chyba jednej rzeczy, dlatego że jeżeli od dłuższego czasu padają deklaracje słowne, aczkolwiek powiem szczerze, że mam bardzo ograniczone zaufanie do tego, co pan prezydent Sikora mówi. Bardzo ograniczone zaufanie. Ja usłyszałem o wieżowcach przy ulicy Rybackiej w telewizji kablowej, o dyskotece w Młynie, o różnych inicjatywach, które miały powstać w tym mieście, o wielu inwestorach, którzy się pojawiali w ostatnich latach, o akwaparku, o renowacji basenów w Tarni, które miały błyszczeć za te zostawione 30 milionów przez prezydenta Wiśniewskiego. Do dzisiaj nie ma po tym śladu, wie pan? Po tym nie ma do dzisiaj śladu. W razie prawnej istotę ma znaczenie zapis uchwały. Jeżeli w tym uzasadnieniu z drugiej strony, w tym uzasadnieniu zwracam uwagę wolontariuszom, będzie zapis, że po wybudowaniu schroniska obiekt zostanie przekazany fundacji lub stowarzyszeniu, to okej. To ja mogę głosować za taką uchwałą, natomiast w tej sytuacji nie ma żadnych gwarancji. Nie ma żadnych gwarancji. Jest okres przedwyborczy, tu ktoś miał słuszną uwagę, że teraz będą padały różne deklaracje, być może z wielu stron i te deklaracje będą niestety po wyborach zupełnie inaczej wyglądały. Dlatego naszym zdaniem jest zabezpieczyć interesy wszystkich podmiotów, zarówno spółki NZK, ale tak zwierząt przede wszystkim, bo to jest najważniejsza rzecz, ale także osób, które starają się usilnie przejąć ten podmiot i poprowadzić go, sumiennie poprowadzić go. Natomiast to, co powiedziałem na wstępie, mamy do czynienia z wielką gołosłownością polityków i władz, szczególnie Platformy Obywatelskiej. To jest dzisiaj powszechne w kraju, dlatego
ja z tą wiarą, panie Łukaszu Kowalowski, bym był bardzo ostrożny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dopytam, bo nie uzyskałem odpowiedzi. I jeszcze chciałbym konkretną odpowiedź uzyskać. Rozumiem, że będzie w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy kolejna uchwała nosząca aportem tą nieruchomość do NZK. I to w związku z tym, jeżeli taka jest propozycja, może być użyczenie, nie wiem, może być inna forma udostępnienia nieruchomości. Jeżeli będzie to uchwała w sprawie aportu, w związku z tym no, chcielibyśmy się dzisiaj umówić, że podejmując tą uchwałę będziemy już mieli koncepcję tego schroniska, będziemy pewni, że ono zostało skonsultowane z ruchami, tutaj animalsami i tak dalej, że budujemy schronisko, które no, rzeczywiście spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Tak? Dzisiaj dajemy jakby decyzję kierunkową, tak, robimy miejskie schronisko, a tą taką przyklepanie tego nastąpi w momencie planie wniesienia tej nieruchomości aportem do MZK. Pana decyzja nie zapadała, nie zapadła, czy to będzie w formacie dżapy samej nieruchomości, czy aportu, to aczkolwiek w mojej ocenie też aport byłby znacznie lepszy z uwagi na zwiększenie pozycji przed bankiem samej spółki. Więc myślę, że w najbliższych dniach się rozstrzygnie oczywiście po różnych rodzinach. Państwa radnych wszystkich poinformujemy, bo nawet gdyby to była dzierżawa, a musi być powyżej okres 3 lat, to spółka nie będzie wybrała gdzieś na krócej niż 3 lat. To i tak trafiam do Państwa na podobrady, bo każda dzierżawa powyżej 3 lat to musi być zgoda rady gminy. Pan Michał Czepek jeszcze pytał, żeby było oczywiście od niego konsultacje ze środowiskami, oczywiście, że będą, no i mało tego, już nieformalnie trwają, bo prezes bardzo często popołudniami spotyka się z tymi wolontariuszami, tym, że wymieniają się różnymi dokumentami, pomysłami, tak, nawet gdzieś widziałem zdjęcia z innych miast, z innych krajów, jak by to mogło funkcjonować, więc nieformalnie konsultacje już ruszyły, a formalnie ruszą, jeżeli będziemy pierwszą koncepcję zagospodarowania ze strony projektanta. No i pytanie do pana radnego Kosińskiego, bo myślę, że taki mini złoty pociąg panu ludziom. Mamy dzisiaj brakujące 30 minut, gdzieś się schowały. Może pan radny wie, jak nie, to poprosimy tych poszukiwaczy skarbów. Może ktoś te 30 minut znajdzie u nas. Na pewno byśmy mieli na co je wybrać. Szanowni Państwo, ja może na początek powtórzę to, co powiedziałem na komisji, bo to jest dosyć istotne i ważne także i dla mnie. A powiedziałem m.in., że ja od wielu lat miałem informacje z schronisku w Węgrowie, więc różnego rodzaju sygnały, które do mnie docierały, wspomniałem również o tym, że bardzo też przyglądaliśmy się kwestiom finansowym także na Radzie Miejskiej. Ja jestem głęboko przekonany co do budowy schroniska komunalnego i chciałbym, żeby ono takie powstało. Natomiast jednocześnie, i to dla pana Michała radnego Czepka też chcę podkreślić, od samego początku mam duże wątpliwości co do tego, by powierzyć to MZK. Te wątpliwości zupełnie nie zostały rozwiane na dzisiejszej sesji, nawet przez pana prezydenta Sikorę. W związku z tym, tak jak powiedziałem, pod tym względem te wątpliwości nie znikły. Natomiast jedna rzecz, o której chcę wspomnieć, wspomniałem państwu na komisji i dwa zdania jeszcze w tej kwestii podpisów, proszę państwa. Ze względu na to, że pan prezydent Sikora powiedział, że przed całą tą inwestycją, przed zorganizowaniem tego przyszłego schroniska będą prowadzone konsultacje z państwem, to ja mam nadzieję, panie prezydencie, że będą również prowadzone konsultacje z tymi osobami, które dzisiaj, w dniu dzisiejszym złożyły na moje ręce 180 podpisów przeciwko budowie schroniska. Ze względu na to, że nie trafiło to do pana przewodniczącego do mnie, więc nie chcę, żeby to gdzieś, nie chcę, żeby to w próżni. Chciałbym, żeby tych ludzi też potraktować poważnie, w związku z tym, panie przewodniczący, ja będę musiał w takim przypadku na pana ręce oficjalnie złożyć te 180 podpisów przeciw i jednocześnie to uzasadnienie, które tam się pojawiło. To tyle z mojej strony. Dziękuję panu radnemu. Te pismo wraz z podpisami przyjmujemy do protokołu, zostanie przyjęte oficjalnie z dzisiejszą datą przez Biuro Rady. Tutaj na tej sali tutaj przystępuję przy całej dyskusji. Panu to jest sformułowanie, które zresztą prezydent Sikora no, sprowadził do takiego poziomu, na jakim tu powinniśmy dyskutować. Ta działka nie jest atrakcyjna dla inwestorów. Dla inwestorów ta działka jest po prostu fatalna. Jeżeli weźmiemy pod uwagę obostrzenia, które są wprowadzone także z konserwatora wojewódzkiego, no to już mamy odpowiedź, na czym będzie polegał problem.
żaden przedsiębiorca w Polsce nie zdecydowałby się na inwestowanie w tego typu działania. Tak się nie zdarzyło nigdzie. Więc może ktoś zna jakieś inne miejsca. Ja niestety, ale jeżdżąc po całej Europie nie miałem okazji zobaczyć czegoś takiego. Natomiast moje wątpliwości zostały rozwiane, jeżeli chodzi o lokalizację schroniska dla zwierząt na tym terenie. Mimo tego, że tam są schrony, którym się zajmuje z racji zainteresowań i zawodu, zostały rozwiane. Akurat w ten weekend mieliśmy spotkanie, zjechała się spora grupa ludzi na konferencję w Poznaniu i tam zadałem właśnie takie pytanie, czy znają, powiedzmy sobie, takie miejsca w Europie, które funkcjonują na obiektach portecznych. Okazało się, że nagle zostałem zasypany zdjęciami od Malty po Wielką Brytanię. I tam te obiekty, można powiedzieć tak, żyją, funkcjonują, nie ma żadnego problemu, żeby działały. Kolejna sprawa, jeżeli mówimy tutaj o organizacjach pozarządowych, sam działam w kilku. I zdjęcie z barków, czegoś takiego, jak rozliczanie mediów, jak obsługa finansowa osób, które są zainteresowane jakąś działalnością tego życia, jest to naprawdę dużo się wiedzieć. Ja bym chciał, żeby przy większości, czy przy wszystkich stowarzyszeniach istniała taka możliwość. To jest naprawdę trudne. Zwłaszcza jeżeli mówimy o tak dużej inwestycji. I teraz, czy to ma być MZK? Wynika z tego, że jeżeli chodzi o zabezpieczenie tego terenu, to zasłona prezydent Sikora, jest to jak najbardziej logiczne z punktu widzenia położenia. Natomiast kwestie finansowe, tutaj chyba musimy poczekać z wydawaniem takich sądów. Są zbyt radykalne. Nie bawmy się takie rzeczy w tej chwili, bo to tylko i wyłącznie szkodzi nam wszystkim i postawia nas gdzieś właśnie w świetle. Jeżeli chodzi właśnie o funkcjonowanie stowarzyszeń, ja wiem, że część tutaj osób na sali działa w tych stowarzyszeniach i zdaję sobie sprawę z tego, jeszcze raz powtórzę, jakim obciążeniem jest rozliczanie finansowe. Więc nie obarczajmy dodatkowo ludzi, którzy chcą działać czymś takim, jak tego typu administracyjne zabawy. Bo to jest chyba oczywiste i jasne. Dziękuję. Ja chciałem nawiązać do pisma, o którym wspomniał pan radny Szymański, bo jakkolwiek byśmy się tutaj na tej sali nie kłócili, to co do jednego mamy konsensus, że chcemy wybudować komunalne schronisko, prawda? A treść tego schroniska temu właśnie przeczy. Wydaje mi się, jak wspomniał tutaj wcześniej pan radny Michał Czepek, akurat pod tym pismem mógłby się podpisać zarządca tego schroniska, które mamy w tej chwili. Także myślę, że przedstawienie tego pisma, już wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że tego właśnie nie chcemy. To nie znaczy, że nie mamy tych ludzi potraktować poważnie i nie prowadzić z nimi konsultacji. To raczej w tym kierunku poszło, tak? Gdzieś jednak ktoś też się tą sprawą interesuje i z jakichś powodów to pismo podpisał. W związku z tym, jeżeli pan prezydent wspomniał o konsultacjach, to tylko w tym kontekście, żeby również konsultować to z różnymi grupami. I nic więcej. Oczywiście z każdym mieszkańcem, z każdą osobą zainteresowaną będziemy prowadzić konsultacje związane z budową ośrodka opieki nad zwierzętami. Natomiast chciałem państwu, bo dostałem kopię tego też pisma podradnego, no ono nie jest podpisane. Na tej stronie jest czysta kartka, natomiast to jest, wydaje mi się, że apel do państwa radnych, nie do prezydenta, bo ostatnie zdanie. Dlatego apelujemy o odrzucenie uchwały proponującej budowę miejskiego schroniska na terenie. Więc to jest apel mieszkańców do państwa radnych, aby odrzucili. Natomiast przedostatnie zdanie, jakby ci mieszkańcy sugerują, aby ewentualne spory finansowe pomiędzy miastem a schroniskiem rozstrzygać do tej negocjacji. Szanowni państwo, doskonale wiecie, że nie możemy negocjować. To jest przetarg, jest oferta, są zamówienia publiczne i tyle jest w ofercie, na tyle musimy, nie ma żadnych negocjacji. Negocjować to możemy do kwoty do 30 tysięcy euro, tak, na zasadzie oferty i negocjacji. Powyżej kwoty 30 tysięcy euro, czyli plus VAT, czyli około 150 tysięcy złotych za inwestycje, za usługę, muszą obligatoryjnie być w samorządzie zamówienia publiczne i tam już nie ma mowy negocjacji. W poprzedniej kadencji, w obecnej kadencji, czy to radni
Platformy Obywatelskiej czy radnych opozycji, wszyscy dążymy do tego, ażeby jak najwięcej mieszkańców naszego miasta zaangażować do pracy społecznej. To jest jeden z podstawowych elementów. Ja pamiętam inicjatywę Państwa Grupy Radnych, gdzie mamy inicjatywę uchwałodawczą 150 podpisów. Jeżeli mieszkańcy się zbiorą, zadziałają, to przeszło, tak? Mamy budżet obywatelski też, żeby mieszkańcy byli zaangażowani. Jest bardzo fajna sprawa, że właśnie w wyniku funkcjonowania takiej sytuacji, jaka jest w mieście, są mieszkańcy, którzy się organizują, czy to w stowarzyszeniach, czy w stowarzyszeniach już istniejących na rzecz zwierząt, chcą pracować. Jest to autentyczna wola pracy, jest to praca dla tych zwierząt i o tych zwierzętach myślą, tak? Dzisiaj jest bardzo duża grupa mieszkańców, którzy właśnie ten pogląd reprezentują. Mieliśmy możliwość na komisji poznać konkretne osoby, konkretne stanowiska i sądzę, że ta uchwała to jest środek prowadzący do celu. Podjęcie tej uchwały będzie prowadziło do tego, że jeszcze więcej mieszkańców naszego miasta będzie zaangażowana w pracę społeczną, a co najważniejsze, będą robić to, co kochają, czyli kochają zwierzęta. Panie prezydencie, goście, właśnie pan przewodniczący jakby ubiegł mnie, bo chciałam właśnie zwrócić uwagę na tą ogromną wartość, którą pozyskaliśmy. Ja miałam przyjemność prowadzić wspólne komisje w ubiegłym tygodniu. Trwały te komisje 3 godziny, z czego znakomita większość czasu była poświęcona właśnie osobom, które kochają zwierzęta i są propagatorami ich ludzkiego, przepraszam za kolokwializm, życia w schronisku czy w przytulisku. I to jest niesamowita wartość. I nikt wtedy, tydzień temu, nie ograniczał czasu, a przynajmniej ja tego starałam się nie robić, żeby ci właśnie ci miłośnicy zwierząt mogli powiedzieć i mieli taką szansę, bo znakomita większość czasu była przeznaczona na dyskusję na temat tego, jak schronisko, czy przytulisko, czy miejsce, gdzie mogą zwierzęta egzystować, ma wyglądać. Ja tylko chciałam zauważyć, że ta niezwykła wartość dzisiaj słucha ponad godzinę czasu naszych wywodów, które de facto słyszą po raz wtóry. I utrwalamy sobie, że tak powiem, tą wartość i bardzo bym chciała, żeby rozwiać wątpliwości typu mam wątpliwości, bo tutaj padło i radny Kosiński ma wątpliwości, pan radny Szymański ma wątpliwości, już nie wspomnę o panu radnym Andrzeju Wiśniewskim, który w ogóle jakby neguje wszystko. Natomiast wątpliwości mamy panu wszyscy. Tak jak tu siedzimy, podejrzewam, wszyscy mamy wątpliwości. Mamy wątpliwości i powinniśmy je mieć, bo to jest po prostu bardzo ludzki odruch. Natomiast bardzo polegam na tym, że niektórzy w ogóle nie mają zaufania. Czyżby siedzimy nawzajem obok siebie albo naprzeciw siebie i co, nie mamy kompletnego zaufania do siebie? No to tylko upolegać nad tym, że w taki, a nie inny sposób przychodzi nam współpracować. Współpracujmy na rzecz dobra zwierząt. Wydaje mi się, nie, wręcz jestem przekonana, że idziemy w dobrym kierunku. Słuszną uwagę zwrócił pan radny Glamowski. To jest, uważam, uwaga bardzo merytoryczna i w najbliższym czasie pan prezydent i zarówno Rada Miejska musiałaby się pochylić i zastanowić nad tematem przekształcenia tego zakładu, jego zakresu kompetencyjnego, tej spółki, poszerzenia, bo faktycznie dzisiaj mamy wątpliwości prawne związane z tym, do czego ta spółka de facto była powołana, z zadaniami, które już są realizowane i z tym nowym zadaniem także. Dlatego apel taki kieruję też do pana prezydenta, aby podjął wszelkie działania w kierunku przekształcenia tej spółki faktycznie w zakład gospodarstwa komunalnego, bo innego wyjścia nie będzie, bo jeżeli będziemy podejmowali decyzję o poszerzeniu w dalszym ciągu jeszcze czegoś, będziemy dobierali kolejne zadania w przyszłości, bo się okaże, że jeszcze jest taka potrzeba, to trzeba zmienić statut tej spółki w zakres kompetencyjny. I to musi niestety jak najszybciej być przygotowane i być może jest potrzebny taki zakład gospodarki komunalnej prowadzący różne zadania, ale żeby było to wszystko zgodne z prawem,
zgodne z określonymi zadaniami, także w statucie. Dziękuję. Sterylizacji zwierząt. Dlaczego musimy czekać, aż pojawią się oszczędności? Dlaczego już teraz nie możemy zapobiegać bezdomności? Czy jest możliwe, czy są możliwe dodatkowe środki na sterylizację zwierząt już teraz? Brakuje kwoty 10 tysięcy złotych. Czy nie ma to związku, pan prezydent odpowiadał tylko o tym konkretnym problemie, jeżeli... Siedemnastu radnych głosowało za. Kto z państwa radnych jest przeciwny? Jedna osoba jest przeciwna. Kto z państwa radnych się wstrzymał? Troje radnych się wstrzymało, 17 radnych za, jedna osoba przeciw, 3 osoby się wstrzymały, rachunek jest 21, uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, przechodzimy do tego punktu porządku.